Cichopek zapyta na oslub. Rozpływala mówiąc o prezencie od Kurzajewskiego. Kiedy tylko na jaw wyszli o, ze Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski S.A. para. Z prędkością światła zostali okrzyknięci po wercouple. Choć nie lubia opowiadać o swoim życiu prywatnym za dużo. Racza cwanów jedynie uroczymi zdjęciami ze wspólnych spacerów, zjazdów rodzinnych czy wakacji. Dziennikarze nieustająco zadaje pytania na temat ich przyszłości. Właśnie z takim musiała zmierzyć się aktorka podczas konferencji prasowej kolejnego odcinka programu Łucan Dance, Nowa Generacja, w którym jest jurorka. O tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaryczyli się, wiadomo od dawna. I choć gwiazda M jak Milost nie chwali się pięknym pierścionkiem, jaki wręczył jej ukochany. Od czasu do czasu fani dostrzegają go na jej palcu. Nie esa przekonani, czy należy do najładniejszych. Jaki widzieli, ale dla aktorki nie ma to najmniejszego znaczenia. Czy on byłby z drutu czy z papieru, nie ma to dla mnie znaczenia. Dla mnie ważny jest gest. Ważne, że jest od niego, Macieja, przyred. Najważniejsze jest uczucie, które nas laczy. Oboje wychodzimy z zalozenia, że nie przedmioty są ważne, a emocje, wspomnienia i przeżycia. I w to inwestujemy, oznajmiła w rozmowie z reporterką serwisu Jastrzeb Post. Na tym jednak nie koniec. Fani oraz media nie mogą doczekać się, aż zakochani sformalizuje swój związek. Ostatnio pojawiły się informacje, że ma się to wydarzyć już niebawem na greckiej wyspie. Niewykluczone, że odwiedzimy Grecję wakacyjnie razem z dzieciakami, ale to chyba nie o moim ślubie jest mowa, dodała Cichopek. Dementując nam nadającej się spekulacje. Myślicie, że mimo wszystko snuje ślubne plany w niedalekiej przyszłości?